Cześć, witajcie moi drodzy w drugim odcinku z serii Wieczorynka. No już trochę się naczekaliśmy na powrót tej serii. Nie chcę nagrywać tej wieczorynki na siłę, właśnie chcę, żeby to był taki moment wychillowania i czekałam na taki moment po prostu oraz na to, o czym chcę w ogóle z Wami pogadać na tej wieczorynce. I już mam temat, już wiem, o czym chcę tutaj sobie z Wami dzisiaj pogadać. Dzisiejszym tematem będzie, słuchajcie, organizacja w małżeństwie, organizacja w rodzinie, czasu, obowiązków domowych, zajmowania się dzieckiem oraz organizacja czasu wolnego. I to nie chodzi tylko o czas wolny w ogóle rodzinny, tylko przede wszystkim będę mówić dzisiaj o tym, jak organizować czas wolny tylko we dwoje, bez dziecka i w pojedynkę bez dziecka i bez drugiego małżonka. Myślę, że mega ciekawy temat, bo po prostu mamy chyba niekonwencjonalne podejście do tego tematu, więc zapraszam Was serdecznie. Bierzcie kakao i let's go! U nas podział obowiązków wygląda tak, że my nie jesteśmy jakoś restrykcyjnie podzieleni tym, co kto ma robić w domu. Naszym priorytetem w związku jest komunikacja. I to jest gigantycznie trudne, ale właśnie wkładamy wszelką taką pracę nad związkiem, nad relacją, nad więzią w komunikację. Komunikacja to jest number one, no jeden z największych priorytetów, jeśli chodzi o budowanie naszej relacji i więzi. My po prostu rozmawiamy o wszystkim na bieżąco, o na bieżąco. To jest moje ulubione w ogóle teraz określenie i dochodzę do wniosku, że generalnie w życiu trzeba wszystko robić na bieżąco, bo inaczej zostawia się to na później i to się gromadzi i potem jest bajzel. W sensie nie mówię tylko o porządku czy coś, ale ogólnie w życiu, tak metaforycznie nawet można by powiedzieć, że to mówię, że właśnie najgorzej to tak zostawiać coś na później, więc my komunikujemy się na bieżąco. Pewne sprawy, których Mati na przykład w ogóle nie robi. On chyba nigdy nie ścierał kurzy na przykład w naszym mieszkaniu, no nie? Bo wie, że ja to robię. Wiecie, albo ja na przykład nie myślę o tym, czy trzeba zatankować samochód, bo wiem, że Mati nad tym czuwa i on się tym zajmuje. Na przykład kolejna rzecz. To, że to Mati zawsze wyrzuca śmieci. Ja nie pamiętam, kiedy ja ostatnio wyrzuciłam śmieci. Chyba wiosną, mamy wrzesień, zaraz październik. Bo wiecie, ja generalnie tak, jestem w domu. To jest moje miejsce pracy, moje miejsce zamieszkania, moje miejsce odpoczynku itd., itd. Więc to oczywiste i takie naturalne, że ja będę jednak robić więcej czynności związanych z dbaniem o dom, z gotowaniem, ze sprzątaniem i tak dalej. Natomiast właśnie to, że są takie rzeczy, że na przykład Mati wynosi śmieci i ja w ogóle nawet nie wiem, kiedy to się dzieje, nie? Jakby budzę się rano i śmieci już nie ma i jest nowy worek. I tak, to było jasno określone, że dobra, Mati, Ty jesteś odpowiedzialny za wynoszenie śmieci. To nie było tak, że usiądźmy teraz i zaplanujmy, jak dzielimy się obowiązkami od pierwszego roku małżeństwa do śmierci po prostu. Nie wiem, czy niektórzy tak robią. Trochę tak to wygląda na Instagramie, jak niektóre takie poradniki są dla par i tak dalej. Natomiast no, u nas to tak nie wygląda. Po prostu żyjemy i w pewnym momencie dochodzi do wniosku, że kurczę, no w sumie Mati częściej to robi, że wynosił te śmieci, no nie? Więc po prostu stwierdziliśmy, że to nazwiemy. Okej, Mati, to co? To ty jesteś odpowiedzialny za te śmieci, no nie? Że to niby już się działo, czyli podświadomie każdy z nas już wiedział, że no Mati wynosi śmieci, ale uważam, że trzeba to nazwać. Trzeba to powiedzieć na głos, wypowiedzieć to, mimo że jest to dla nas już niby oczywiste, to mówić te rzeczy. Na przykład, w ogóle akurat wzięłam się za te śmieci, no sorry, że okej, okay, o kochanie, widzę, że tutaj wziąłeś na siebie wyrzucanie śmieci, no nie? Może faktycznie zrobimy tak, że ty będziesz się tym zajmował, no nie? Że to będzie twoja odpowiedzialność tutaj. Uważam, że powiedzenie czegoś takiego jest mega zdrowe dla związku, dla relacji. A dlaczego? Bo nie ma niedomówień. Wypowiedzenie czegoś na głos, to już wiemy chyba z psychologii, jest mega mocne. Również przekładam to na takie życie codzienne, bo wiecie, dlaczego zakładasz, że druga osoba też wie, zakłada, że to jest jej zobowiązanie teraz, a nie twoje też? No, bo my sobie, wiecie, jakieś domysły, my jako ludzie lubimy sobie takie domysły snuć i wierzyć w to, co sobie myślimy, a tak nie jest. Właśnie wypowiedzenie tego na głos otwiera nam drzwi do tego, że ta druga osoba może zareagować, no nie, no ale jak to? Przecież nie, ja nie będę tylko wyrzucał śmieci, no nie? Chciałbym, żebyśmy robili to razem.
Ale może być też ta druga odpowiedź, że tak, jasne, jasne, mogę to robić. To może być to, co ja będę robił, a ty nie będziesz tego robić. Nigdy nie zakładajmy, że druga osoba myśli tak samo, jak my myślimy. Właśnie po to jest komunikacja, żeby takie rzeczy mówić. I może się ktoś z was zaśmiać, że takie błahe rzeczy, że takie głupie błahostki. Tak. A dlaczego? No ja się nasłuchałam na YouTubie, na podcastach i tak dalej, i też w życiu, o tym, co jest najczęściej powodem rozwodów. No właśnie takie błahostki. Więc śmianie się, że rozmawianie o takich błahostkach jest głupie i śmieszne. Więc jak u nas wygląda podział obowiązków? Wszystko jest jasne i klarowne. Dla nas jest najlepiej coś takiego, że po prostu żyjemy i na bieżąco o wszystkim rozmawiamy, a więc też o tych wszystkich rzeczach. Życie cały czas ewoluuje. Mati na przykład niedługo idzie na studia, więc to będzie kolejna nowa sytuacja w naszym życiu i pewnie trzeba będzie trochę coś pozmieniać w tych obowiązkach domowych, że może ja będę musiała jeszcze coś na siebie wziąć. Trzeba będzie to przereorganizować. Ja nie wierzę w coś takiego, że ktoś sobie ustalił i tak całe życie po prostu się trzyma. No może są takie pojedyncze rzeczy, jak to wynoszenie śmieci. Myślę, że Mati będzie do końca życia wynosić te śmieci. Myślę, że w tej organizacji domowej, w tym podziale obowiązków, najważniejsza jest taka otwartość na zmiany też, otwartość na to, że życie nas zaskakuje coraz to nowymi sytuacjami. Znajdujemy się na innym etapie już życia i po prostu taka otwartość na to, że druga osoba będzie potrzebowała na przykład wsparcia w czymś i wtedy my weźmiemy na siebie trochę więcej, albo na odwrót. Myślę, że to jest chyba taką gwarancją takiej najzdrowszej relacji, jeśli chodzi o takie właśnie obowiązki domowe. No na przykład, słuchajcie, jak urodziłam synka naszego, ja byłam w bardzo ciężkim stanie po porodzie. Okropnie ciężkim stanie fizycznie. Wtedy Mati na ten okres musiał wziąć na siebie trochę więcej. Nigdy nie wiesz, co się w życiu wydarzy. Albo jakaś choroba może się przytrafić. Ja już tak wybiegam dość mocno gdzieś tam poza taką zwyczajną codzienność. Natomiast myślę, że warto mieć tak z tyłu głowy właśnie te takie duże sytuacje w życiu, które mogą się wydarzyć, bądź też się wydarzyły, więc mamy doświadczenie. I przełożyć je na tą codzienność. Było wiele takich sytuacji, gdzie ja na przykład mówię do Matiego, Mati, byłam tak zalatana. Nie wiem, mały miał okropny dzień. Ząb mu rósł, czy po prostu jakiś skok rozwojowy kolejny i był po prostu dramat, cały czas wisiał mi na rękach i ja nie miałam jak zrobić obiadu. I co robi wtedy mój mąż? Leci do sklepu, szybko robi jakiś obiad i nie ma z tym problemu. Mimo, że teoretycznie jakby jest ustalone, że w sumie bardziej, częściej ja robię obiady, bo jestem w domu i po to jakby też jestem w tym domu, no nie? Natomiast jesteśmy tacy elastyczni w tej organizacji, że jesteśmy po prostu, no po prostu elastyczni. Oj, to znak, że mam się napić kakałka. Najważniejsza jest taka elastyczność, zrozumienie, empatia. To jest najważniejsze w relacji. Bo super, że sobie ustalimy obowiązki domowe, ale co w sytuacji jakiejś kryzysowej? Co wtedy? W tym rodzicielstwie łatwo jest tak się zapędzić. Po prostu jak już się jest rodzicem, to życie piu, tak będzie. I często mamy mają z tym problem też, że za bardzo dziecku się poświęcają i tego męża już po prostu tak odtrącają. No, 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 no. Nie tędy droga. To twój mąż jest twoją pierwszą miłością. Więc takie przypominanie sobie tego non-stop i właśnie pamiętają o takich małych gestach na co dzień. Widzicie, miałam gadać o obowiązkach domowych, a mówię o tych takich romantycznych rzeczach. No ale w sumie no to wszystko się składa na jedno, czyli na relacje, na więź. Dobra, przejdźmy do tego kolejnego punktu, który chciałam poruszyć. Wychowanie dziecka. Jak się dzielimy? I znowu, teoretycznie, z boku patrząc, to ja robię więcej przy dziecku, prawda? No bo jestem z nim cały czas, 24 godziny na dobę. No wiecie, jestem mamą. No ale właśnie ja na przykład nie odczuwam tego, że ja spędzam więcej czasu z dzieckiem. Totalnie nie. Ja odczuwam tak, jakbyśmy byli porówno. 50-50. A to dlatego, że od pierwszego dnia życia nasze dziecko miało obecną mamę i obecnego tatę. I Mati do tego stopnia był zaangażowanym ojcem od początku, że jak mały był naprawdę kilkumiesięcznym jeszcze bubasem i była kwestia, wiecie, usypiania małego na noc, to Mati, wiecie, przejmował czasami te role, czasami, no, regularnie w zasadzie, raz ja, raz on. No tak samo pobudki nocne, raz ja wstawałam, raz on, obojętnie, kto miał więcej sił. Wiecie, kto się szybciej zerwał do dziecka.
że Mati po prostu usypiał i ja z boku gdzieś tam w innym pokoju słyszę i mówię, Boże, przecież poszłabym do niego, w ogóle już by spał. I taka byłam zestresowana, ale Mati jakby twardo stał przy tym, że ojciec też ma usypiać dziecko i że dziecko ma się uczyć, że tata też może je uśpić. I słuchajcie, ja teraz w ogóle ostatnio przeczytałam jakiś post na Instagramie właśnie o tym, że tak powinno się robić, że tata też ma usypiać dziecko i tak to dziecko będzie płakać, bo ono chce mamy, bo ono było 9 miesięcy w brzuchu u mamy, więc oczywiście, że ono jakby woli mamę, ale dlatego, że jeszcze nie zna na tyle tego sposobu usypiania taty. Tutaj taki apel do ojców, że nie poddawajcie się za szybko. Naprawdę, wy też kochacie to swoje dziecko i też chcecie dla niego jak najlepiej i też pragniecie uśpić to dziecko. Teraz, słuchajcie, nasz mały ma 16 miesięcy i on już po prostu wybiera, że dzisiaj usypia go tata, dzisiaj mama, nie? Generalnie w ogóle nie ma z tym problemu. Mati może go uśpić i ja mogę go uśpić. W ogóle nie ma z tym problemu, bo nauczył się tego, jak usypia tata i tego, jak usypia mama. I właśnie też o to mi chodzi. Nie umiem powiedzieć, kto daje więcej naszemu dziecku, ja czy Mati, bo czas z mamą jest tak inny od czasu z tatą, to jest tak od siebie różne, że co tu w ogóle porównywać? Tata daje coś zupełnie innego niż mama. Tu w ogóle nie ma przestrzeni na porównywanie. Ja nie rozumiem, jak można w ogóle stawiać tak tę tezę. Po prostu każdy rodzic daje dziecku coś innego. Najważniejsze, żeby oboje rodzice byli tak samo zaangażowani i tak samo chcieli. A jeszcze najważniejsze jest to, żeby rodzice dbali o siebie nawzajem. Mama o tatę, tata o mamę, żona o męża, mąż o żonę. Bo kto zaopiekuje się tą matką, która już płacze, która już nie może wytrzymać, która jest przybodźcowana i ma wszystkiego dosyć? No jasne, że ona jest dorosła, dojrzała i musi sama sobie z tym poradzić, no ale właśnie też po to wyszła za mąż, żeby mieć tą drugą osobę, która kocha, wspiera, rozumie, darzy ją empatią, przytuli, zrozumie, wiecie, zaopiekuje się. Nie zapominajmy też o tym, że jesteśmy w związku małżeńskim, gdzie mamy siebie i jasne, jesteśmy już dorośli, dojrzali, jakby zmierzamy do tego, by dojrzewać całe życie i powinniśmy sobie jakby radzić sami z tymi emocjami, rozumieć swoje potrzeby i umieć na nie odpowiadać i o nich informować. Natomiast no są takie sytuacje, że po prostu już jest tak ciężko, że aż potrzebujemy właśnie tej drugiej osoby, że ta żona potrzebuje tego męża, tego przytulenia, tego bycia, po prostu bycia, zrozumienia albo po prostu wysłuchania, albo wypłakania się w rękaw. I tak samo w drugą stronę. I to chcę podkreślić grubą krechą, żebyśmy my kobiety, my żony nie zapominały o tym, że dla naszego męża pojawienie się dziecka też jest zmianą życia o 180 stopni. Dla niego to też jest nowe. On też musi się oswoić z tym, jak nie bardziej on musi się oswoić z tym, bo w końcu to my nosiłyśmy dziecko przez 9 miesięcy, więc fizycznie przygotowywałyśmy się do tego, nasze ciało się przygotowywało, a wiadomo, że nasze ciało z psychiką są po prostu połączone, a nasz mąż uczestniczył w tym, jasne, był z nami. No nie wiem, to jest jakaś taka moja teoria, że mężczyźni nawet mogą doznać czasami może nawet większego szoku przez pojawienie się dziecka. Nie wiem jak to jest. Też od mężczyzn się bardzo dużo wymaga w tych czasach. Z jednej strony mają stawać na wysokości zadania, mają być męscy, silni, dzielni, a z drugiej strony też oczekujemy od mężczyzn, że będą czuli, wrażliwi. Ja współczuję mężczyznom, naprawdę, bo ja bym nie wiedziała, co ja mam robić, a tu się wymaga ode mnie takich dwóch skrajności. Dla mężczyzny to też jest obrót życia o 180 stopni, więc bądźmy w tym razem, tak jak obiecaliśmy sobie, przyrzekliśmy sobie, ślubowaliśmy sobie w dniu ślubu. Po prostu bądźmy słowni, nie opuszczę cię w tych kryzysach, w tych najtrudniejszych momentach. Kto będzie przy tej kobiecie w tym kryzysowym momencie związanym właśnie z macierzyństwem, jak nie jej mąż? I tak samo, kto będzie w tym momencie słabszym, gorszym tego męża, jak nie jego żona? Jesteście sobie najbliższymi ludźmi, nie macie nikogo bliżej. Tak mi się wydaje. Więc zamiast tak od siebie ciągle tylko wymagać, oczekiwać, dajcie sobie więcej empatii, zrozumienia, miłości, czułości. To jest trudna sytuacja i dla ciebie, i dla niej, i dla niego. Jeny, ja już się w tym tak gubię. I dla niego, i dla niej. Tak samo trudne, bo rodzicielstwo jest
trudne. Co byście nie widzieli na Instagramie? Jeżeli ktoś mi powie, że rodzicielstwo jest easy i jest łatwe, to zaśmiałabym się temu komuś prosto w twarz. No dobra, słuchajcie, bo się tak trochę poważnie zrobiło. Przejdźmy sobie do tej ostatniej rzeczy, którą chcę dzisiaj z Wami obgadać, a mianowicie jak my znajdujemy czas wolny. Jeśli chodzi o czas tylko we dwoje bez dziecka, to na przykład wypracowaliśmy sobie taką nową tradycję w naszym małżeństwie, że w każdą sobotę wieczorem to jest właśnie czas dla nas. To jest taka randka nasza. Dosłownie to jest po prostu siedzenie razem w salonie, w wysprzątanym mieszkaniu, nie wiem, jakiś film, serial, whatever, wiecie. Marriage stuff. Ta sobota to jest ten moment, o którym oboje wiemy, że to jest zarezerwowane dla nas. Sobota, wieczór, it's our time. To jest nasz czas na bycie razem we dwoje. Minus tego jest taki, że nasz synek jest za ścianą i śpi. Po prostu jesteśmy na jego zawołanie, no nie? Czyli to nie jest taka randka, że komuś przekazujemy nasze dziecko i jesteśmy serio tylko we dwoje, tylko no jest nasz synek za ścianą. Ale nawet zorganizowanie czegoś takiego, stawianie tego jako priorytet, że szanujemy tą naszą wspólną decyzję, że w sobotę wieczór to jest nasz czas i robimy wszystko, żeby zdążyć, żeby wyrobić się ze wszystkimi obowiązkami, zadaniami, które mieliśmy do zrobienia, żeby wyrobić się na tą sobotę wieczór, to jest to, o co w tym chodzi. Że ta sobota staje się czymś wyjątkowym, czymś wyczekiwanym przez nas i daje takie właśnie poczucie też starania się o siebie nawzajem, w tym, wiecie, pędzie życia całym, w pracy, we wszystkich obowiązkach. To jest właśnie tym momentem naszym wspólnym, takim zaplanowanym. Bo nie wiem, czy wiecie, ale w małżeństwie i już tym bardziej w rodzicielstwie randki należy planować. Może Was zaskoczyła. Mieliśmy w tym roku też taki epizod, że raz w miesiącu organizowaliśmy opiekę nad naszym synkiem, wychodziliśmy na jakąś randkę już typowo sami we dwoje, bez dziecka. Nie musieliśmy się stresować w ogóle o niego. Zostawialiśmy go u babci i dziadka i mogliśmy sobie wyjść do jakiejś kawiarni, na jakiś spacer czy coś. I szczerze, jeżeli tylko macie taką możliwość, żeby się z kimś dogadać, żeby zostawić dziecko pod czyjąś opieką i wyjść sami we dwójkę. Must have. Po prostu róbcie to. To się wydaje raz w miesiącu, no ale zobaczcie, to jest tylko 12 razy w ciągu roku, więc tak czysto matematycznie patrząc na tę sprawę, ale naprawdę czas tylko we dwoje, bez dziecka w ogóle totalnie, że go nie macie pod sobą w psychice, że wiecie, że zaraz się obudzi, trzeba będzie lecieć, tylko po prostu ktoś się nim opiekuje, a wy jesteście sami, to jest no jak złoto po prostu, naprawdę, my musimy też do tego wrócić, bo to było, no to było super, to było coś, co tak na maksa umacniało naszą więź, naszą relację i wiecie, i to też tworzy wspomnienia, no bo wyobraźcie sobie, że tak całe życie tylko w sobotę wieczór oglądamy jakiś film. Jakie my budujemy wspomnienia z naszej relacji, z naszej więzi? Będziemy wspominać, że o, pamiętasz, jak oglądaliśmy Pamiętnik i płakałam po raz setny? No właśnie. A wiecie, jak się gdzieś już wychodzi, to jest z czego tworzyć wspomnienia i historie. Chociażby spójrzmy na to pod tym aspektem, że to wyjście gdzieś z domu tworzy jakąś akcję, że coś się dzieje, że mamy co wspominać. Ja pamiętam każdą jedną randkę właśnie z tego teraz czasu, jak zostawialiśmy małego u babci dziadka. Serio. Jeśli chodzi o czas w pojedynkę, to są to dosłownie momenty, które łapiemy w codzienności i to jest bardzo zależne od stanu komunikacji w naszym związku. Pierwszy przykład z brzegu. Była teraz sobota i ja po prostu byłam już tak przytłoczona wszystkim, miałam już serdecznie dość. Jeszcze nasz mały ostatnio bawi się mikserem. Oczywiście mikser jest wyłączony, nie ma tych wierteł. Po prostu mikser, wiecie, chodzi z tym mikserem i on wydaje dźwięki tego miksera. A że nasz mały ma głos potężny jak nie wiem co. Ja już po prostu mówiłam, że nie, ja zaraz założę zatyczki do uszu i po prostu albo nie wiem co zrobię, nie? On tak głośno, dobra, udawał tego miksera, serio. I to przez
kilka dobrych godzin od rana. Że ja już byłam tak przebodźcowana, byłam już tak zmęczona tym wszystkim, w ogóle tym byciem w tym mieszkaniu, robieniem tego wszystkiego, że po prostu powiedziałam Matiemu, potrzebuję wyjść na jakieś chociażby 10 minut i przejść się, po prostu iść marszem i wiecie, i tyle ja potrzebuję. I czy to jest teraz możliwe? Było możliwe, jasne. Nigdzie się nie spieszyliśmy, spoko luz, po prostu Mati przejął bardziej tutaj opiekę nad synkiem i nad domem na te 10 minut i ja po prostu wyszłam i to zrobiłam. Tak samo Mati chyba tego samego dnia nawet powiedział mi: Tesia, ja już też nie daję rady. Muszę założyć zatyczki na uszy i położyć się na 5 minut. Ja mówię, no to dawaj, nie? Leć. Jakby, co ty tu jeszcze robisz? To są takie rzeczy, czyli o co tu głównie chodzi? O to, że stawiamy siebie w roli dorosłego, dojrzałego człowieka, który wie, co mu jest, potrafi to nazwać, potrafi zobaczyć, czego potrzebuje w danym momencie, jaka sfera została zdruzgotana i którą trzeba się zaopiekować. I kolejna rzecz, już nie wiem, która, wie, że nie może wyrzucić swojej frustracji, swojego całego tego, co się w nim nazbierało, na innych, na ludzi, których kocha, bo wie, że to nie oni, to we mnie się coś teraz dzieje. I kolejna rzecz, potrafi to zakomunikować, poprosić o pomoc, jeśli trzeba, i sobie pomóc. Więc to jest to, co jest tutaj konieczne do wypracowania. Umiejętność rozumienia, co czuję, nazwania tego i umiejętność przekazania tego drugiej osobie. A następnie, no, zrobienie tego. O właśnie, niedziela, to do tego czasu tylko we dwoje. My sobie też narzuciliśmy, to jest taka nasza tradycja, to jest takie zobowiązanie nasze, że robimy w ciągu tygodnia wszystko, żeby wyrobić się ze wszystkimi obowiązkami, ze wszystkimi zadaniami do niedzieli. Niedziela to jest nasz czas wolny, dzień wolny i spędzić jak najwięcej czasu z rodziną i wtedy właśnie można też znaleźć czas na przykład Mati dla siebie, ja dla siebie i tak z reguły w sumie robimy, że w niedzielę na przykład Mati sobie informuje mnie, że potrzebuje teraz czasu dla siebie i jakoś to po prostu ogarniamy, żeby właśnie miał ten czas dla siebie. Tak samo ja. Każdy z nas po prostu ma jakieś tam swoje rzeczy i dbamy o to, żeby każdy chociaż trochę dostał tego swojego, no nie? Więc to też jest gdzieś tam bardzo istotne. Mam nadzieję, że to, co powiedziałam w dzisiejszym odcinku, ma jakiś sens. Mam nadzieję, że pozytywnie ten materiał wpłynął na Wasze życia. I co? Pamiętajcie, niedziela, środa, piątek, godzina 15:15. Oprócz wieczorynki, wieczorynka 18 godzina zawsze. No bo wieczorynka, prawda? Trzymajcie się, moi kochani. Ściskam Was bardzo mocno. Dzięki, że zostaliście do końca. Bye!